Cześć, jestem Rafał i zapraszam Was w mój magiczny świat. W trakcie naszego dzisiejszego spotkania spróbujemy nie tyle nauczyć się, co udowodnić, że na wykonanie każdego efektu magicznego istnieje wiele różnych sposobów. W naszym poprzednim spotkaniu dowiedzieliście się, jak wykonać efekt z przebijaniem banknotu ołówkiem. Dzisiaj będziecie mogli zobaczyć, jak wykonać to troszkę inaczej. Jak zapewne pamiętacie, do wykonania tego triku potrzebujemy dwa przedmioty. Jeden to banknot, drugi ołówek. Banknot składamy na połowę, a ołówkiem musimy znaleźć środek banknotu. To bardzo ważne, aby dokładnie zmierzyć. Moim zdaniem środek banknotu znajduje się dokładnie w tym miejscu. Możemy teraz włożyć ołówek do banknotu i patrzcie uważnie. Ołówek przebija banknot. Przyjrzyjcie się troszeczkę dokładniej. Naprawdę. Lecz jakby tego było mało, dodatkowo nasz banknot rozerwiemy. Wystarczy jednak odrobina magii, aby banknot znów był cały. Zwykle nie zdradzam sekretów swoich sztuczek, lecz tym razem zrobię wyjątek i pokażę Wam, jak wykonać ten efekt magiczny. Zrobię to w drodze wyjątku dlatego, ponieważ wspólnie bawimy się w Akademię Magii. Jak w przypadku większości efektów magicznych, sekret jest bardzo prosty. Aby go ujawnić, musimy troszkę inaczej złożyć banknot. O, w ten sposób. Następnie do środka wkładamy ołówek i ołówek jest już w banknocie. Sekret naszego efektu polega na tym, że ołówek nie rozrywa banknotu, tylko, patrzcie uważnie, ołówek po prostu przez ten banknot przenika, a banknot nadal pozostaje cały. Proste, prawda? Sztuka iluzji wiąże się przede wszystkim z sekretami. Tak, aby nasze spotkania były ciekawsze, sekret tego efektu pozostanie tajemnicą. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie uzmysłowiło Wam, że na wykonanie każdego efektu magicznego istnieje wiele różnych sposobów. Że iluzja to bardzo szeroka dziedzina działalności artystycznej, a przede wszystkim, że poznanie kilku sekretów efektów magicznych nie sprawia, że jesteśmy już ekspertami w dziedzinie sztuki iluzji. Mam nadzieję, że nasze spotkania nie tylko sprawią, że poznacie kilka efektów magicznych, ale przede wszystkim zachęcą Was do dalszego ćwiczenia i dalszych poszukiwań, tak aby nie za rok czy dwa, ale za 10 czy 20 lat niektórzy z Was mogli powiedzieć, że już są artystami sztuki iluzji. Dziękuję wszystkim za wspólną zabawę w czarowanie i zapraszam na nasze kolejne spotkanie, w trakcie którego dowiecie się, jak wykonać efekt lewitacji zapałki. Zapraszam!